Państwo, mam wielki zaszczyt przywitać w progach starostwa wszystkich gości tutaj. Bardzo miło, że Państwo skorzystaliście z zaproszenia mimo tego czasu przedświątecznego, ale także czasu covidowego. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem i że możemy się cieszyć nominacjami, ale także wyróżnieniami i nagrodą. Witam serdecznie bohaterów dzisiejszego dnia, kandydatów do nagrody Złotego Lamparta. Witam serdecznie Autoserwis Jublewscy, panią Bogumiłę i Jerzego Jublewskich. Witamy. Witam Gol Trans, usługi transport Adam Gol. Witam serdecznie. Witam producenta rolnego pana Emila Pawła Szczuchniaka. Dzień dobry. Witam firmę Rolnex Hurt Detal, Anna Reszka. Witam prezesa Stellarium, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pana Henryka Ciosmaka, prezesa zarządu. Witam Winnicę Sienkiewicz, Agnieszka i Mariusz Sienkiewicz. Mamy taką formułę, że te przedstawione osoby zgłaszają wnioskodawcy. Teraz przedstawię i powitam wnioskodawców. Witam pana Piotra Kusyka, radnego Rady Miasta Lubartów oraz prezesa zarządu Zuzannę Sitarz, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej, bo to właśnie oni są jednymi z wnioskodawców. Witam pana Antoniego Bielskiego, radnego Rady Powiatu w Lubartowie, to jest też jeden z wnioskodawców. Witam Tadeusza Nastaja, także radnego Rady Powiatu w Lubartowie. Witam panią Annę Dobrzyńską, radną Rady Gminy Lubartów, przepraszam. Pani Izabeli Czerskiej nie widzę, to jest radna też Rady Powiatu w Lubartowie. Dzisiaj nie mogła z nami tutaj być. Jest lekarzem, więc każde ręce na pokład, nie mogła być z nami. Czy jest przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania? Nie widzę pana Leszka Zielińskiego. I proszę państwa, członkowie kapituły Nagrody Złotego Lamparta to starosta lubartowski, pan wicestarosta Lucjan Mileszczyk też. Witam serdecznie pana wicestarostę. Witam członka zarządu powiatu w Lubartowie Jarosława Budkę, pana Ryszarda Wójcika. I pana Jana Zaworskiego z nami nie ma, bo też wypadły sprawy nieprzewidziane. Nie wiem, czy jest pan przewodniczący Rady Powiatu, pan Tomasz Marzenda, nie widzę, miał dojechać, ale nie widzę. Witam sekretarza powiatu, pana Michała Rolę. Także proszę państwa, zanim przejdziemy do ogłoszenia naszych wyników, bo do dzisiejszego dnia nikt nie wie, kto jest laureatem, taka była formuła i taka pozostała. Będzie w ostatniej chwili wiadomo, kto wygrał. Proszę państwa do tego, żebyśmy obejrzeli teraz prezentację dotyczącą właśnie podmiotów, które zostały zgłoszone. Proszę bardzo. 14. edycja konkursu Zaradny Innowacyjny Przedsiębiorczy. Podmiot zgłoszony przez radnego Rady Powiatu Antoniego Bielskiego, firma Gol Trans, usługi transport Adam Gol, mieszcząca się w Marcinowie 66 na terenie Abramów. Firma Gol Trans powstała w 1993 roku. Założycielem firmy jest pan Marek Bednarczyk z Michowa. Obecnie zarządza przedsiębiorcem wspólnie z zięciem i wspólnikiem Adamem Golem. Na przestrzeni lat firma rozwijała się dynamicznie. Powiększała tabor samochodowy oraz zakres wykonywanych usług. Główną działalnością Gol Trans jest transport mas asfaltowych i bitumicznych oraz kruszyw wykorzystywanych w budowach dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Następna firma zgłoszona przez radnego powiatu w Lubartowie Tadeusza Nastaja. Jest to gospodarstwo rolne, producent rolny Emil Paweł Szczuchniak, mieszczące się w Meiznerzyn 5 w gminie Michów. Rodzice pana Emila Szczuchniaka rozpoczęli pracę we własnym gospodarstwie rolnym w latach 90. i powierzchnia tego gospodarstwa wynosiła 6 hektarów.
Na dzień dzisiejszy gospodarstwo ma powierzchnię 400 hektarów, z czego część gruntów jest własnością gospodarzy, a część jest w dzierżawie. Pan Emil specjalizuje się w produkcji roślinnej, w tym rzepaku, pszenicy ozimej, żyta oraz pszenżyta. Gospodarstwo jest bardzo dobrze rozwinięte pod kątem technologii. Kolejny podmiot zgłoszony przez Piotra Kusyka, radnego Rady Miasta Lubartów oraz prezesa zarządu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polski Ziemi Lubartowskiej, panią Zuzannę Sitarz. Jest to firma Autoserwis Jublewscy, mieszcząca się na Lipowej 42A w Lubartowie. Początki firmy sięgają lat 80. Pierwotnie nosiła nazwę Jublex, zakład usług motoryzacyjnych, w której wykonywano konserwację pojazdów samochodowych metodą hydrodynamiczną. Pod koniec lat 90. przy ulicy Lipowej powstał salon samochodowy Fiat. W międzyczasie budynek przy ulicy Lipowej został rozbudowany i w 2015 powstał salon Jednośladów, gdzie wyeksponowane są rowery, skutery, motocykle firmy Romet, Barton, Zip. Funkcjonuje również serwis tych pojazdów. Na miejscu można nabyć też części zamienne i akcesoria. Kolejny podmiot zgłoszony do konkursu to firma Rolnex Hurt Detal Anna Reszka, a zgłoszona przez radną Rady Gminy Lubartów Annę Dobrzyńską. Firma mieści się w Łódce Kolonii 83E na terenie gminy Lubartów. Firma Rolnex rozpoczęła działalność w 1997 roku. Od tamtej pory głównym jej priorytetem jest zaopatrywanie środowiska rolniczego w części do ciągników oraz maszyn rolniczych. Głównym działaniem firmy jest sprzedaż hurtowa ciągników Ursus C330, C360, Zetor, T25 oraz maszyn i urządzeń rolniczych wysokiej klasy. Kolejny podmiot zgłoszony też przez radną Rady Powiatu, to już trzeci podmiot zgłoszony przez radnego Rady Powiatu, tym razem zgłoszony przez panią radną Izabelę Czerską. Jest to firma Stellarium, spółka z o.o., mieszcząca się w Niedźwiadzie, Kolonia 27C, na terenie gminy Niedźwiada. Stellarium, spółka z o.o. to firma, której misją jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii w dziedzinie górnictwa i geologii. Udostępnianie i eksploatacja złoża bursztynu, glaukonitu oraz piasku w pełnym zakresie nastąpiła w czerwcu 2020 roku. W tym czasie ruszyły linie produkcyjne na zakładzie przeróbki glaukonitu i linie technologiczne w strefie oczyszczania bursztynu. Kolejnym kandydatem jest Winnica Sienkiewicz, Agnieszka i Mariusz Sienkiewicz, zgłoszone przez lokalną grupę działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, mieszcząca się w miejscowości Borek 1, gmina Kamionka. Winnica Sienkiewicz została założona w 2016 roku. Położona jest w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, niedaleko Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Winnica chętnie przyjmuje turystów, daje możliwość przenocowania wśród plantacji winogron. U państwa Sienkiewicz chętnie goszczą pasjonaci winiarstwa. Wina z winnicy Sienkiewicz doceniane są zarówno przez sumerlinerów, jak i zwykłych konsumentów lubujących się w dobrych trunkach. No w tej chwili przejdziemy do części już wręczenia wyróżnień, a na końcu wręczenia pierwszej nagrody, czyli statuetki Lamparta.
Kapituła Nagrody Złotego Lamparta starosty lubartowskiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 roku w drodze tajnego głosowania wybrała laureata 14 edycji konkursu Zaradny Innowacyjny Przedsiębiorczy firmę Autoserwis Jublewscy Bogumiła i Jerzy Jublewscy zgłoszone przez Piotra Kusyka, radnego Rady Miasta Lubartów oraz Zuzannę Sitarz, prezes zarządu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej. Zapraszamy laureata w odbiór nagrody. Szanowni Państwo, ja bardzo gratuluję wszystkim Państwu wyróżnionym i oczywiście laureatce pani Bogumile Jublewskiej za te lata, kiedy wszyscy Państwo pracujecie dla naszego powiatu lubartowskiego, zatrudniacie mieszkańców, świadczycie usługi. Jest to niezwykle cenne, bo ta marka każdego przedsiębiorstwa, a tutaj w szczególności Państwa Jublewskich, po prostu zapada w pamięć i na stałe zapisuje się w historię i krajobraz naszego powiatu. Serdecznie gratulujemy, zapraszamy na kolejne lata, będziemy tutaj Państwa wspierać i zawsze mówić. Także mam nadzieję, że wszyscy Państwo czujecie się wyróżnieni, a pierwsza nagroda no, mogła być tylko jedna. I wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Proszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to oczywiście proszę. Bardzo dziękuję za przyznanie nam tej honorowej nagrody, którą jest Złoty Lampart starosty lubartowskiego. Szanowni Państwo, Autoserwis Jublewscy to nie tylko właściciele, ale także pracownicy, którzy tworzyli tę naszą rzeczywistość związaną z firmą i których uwrażliwialiśmy i uwrażliwiamy przez cały czas na zadowolenie naszych klientów, bo dla nas jest to największa nagroda. Aczkolwiek bardzo dziękuję Kapitule, że dostrzegła naszą działalność, naszą firmę po 35 latach istnienia na tym rynku motoryzacyjnym. Bardzo dziękuję także panu radnemu Piotrowi Kusykowi, który dostrzega naszą działalność, naszą uczciwą pracę, bo jest też naszym klientem, więc na bieżąco obserwuje i obserwował rozwój naszej firmy. Dziękuję zatem za tę nominację, a także zarządowi naszego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej. Stowarzyszenie to za 3 lata będzie już obchodziło 100. rocznicę swego istnienia. A sztandar, który mamy, to tak przy okazji powiem, bo nie wszyscy wiedzą chyba, że jest najstarszym sztandarem w naszym mieście, bo ufundowany był w roku 1937, a zatem jeszcze przed wojną. I ten sztandar honorowo przechowujemy w tym momencie na terenie naszej firmy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie moich kilku zdań. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję za dzisiejszy dzień. Przepraszam, że też jest taki skromny, bo nie przygotowaliśmy tutaj żadnego poczęstunku, dlatego że no, wiemy, jakie są obwarowania i jak to wszystko wygląda. Gratulujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że wpisujecie się w krajobraz tutaj tego powiatu lubartowskiego, że ten krajobraz jest barwny dzięki Wam. W ogóle widać aktywność, pomysłowość, więc wszystkiego, co najlepsze Państwu życzę, żebyście się dalej rozwijali. Jesteśmy dumni, zadowoleni. Będziemy o Was mówić zawsze, bardzo ciepło, szeroko. A proszę Państwa, pozwólcie, że złożę Państwu na koniec życzenia świąteczne. Najlepsze. Takie od serca życzę, żeby wszystko, co Państwo sobie poplanujecie, nasi przedsiębiorcy i zgłaszający, i nasi radni, i kapituła, i wszyscy mieszkańcy powiatu lubartowskiego, życzę, żeby te święta były rodzinne, serdeczne, w takiej atmosferze radości i dobroci, żebyśmy
to, na co narzekamy, żebyśmy potrafili zmienić w dobro, żebyśmy byli dla siebie właśnie serdeczni, życzliwi i pełni takich pomocy, takiej, niesienia pomocy, tak, takiego otwarcia na siebie. Trudny czas, brakuje nam wszystkim bliskości, mamy nadmiar smutku, trudu, choroby, śmierci. Aczkolwiek życzę, żeby ten Jezus, który się narodzi, przyniósł, dotknął naszych serc, przyniósł odnowienie w wierze, przyniósł wszystko, co dobre dla Państwa rodzin, dla Waszych rodzin, dla naszej Ojczyzny. I życzę, żeby nam Pan Bóg błogosławił w tym dobru, które czynimy. Wszystkiego najlepszego dla Państwa i dla Państwa rodzin. Wszystkiego z całego serca. Niech Pan Bóg błogosławi jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.